Witajcie, drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałbym opowiedzieć moją historię tutaj w Hiszpanii w roku 1991. Jak byłem zamknięty w bąblu czasowym, mimo że na zewnątrz przeszło wiele godzin, wiele czasu, w moim bąblu czasowym przeszło zaledwie 5 minut. To jest po prostu jakby manipulacja wymiarami. I po prostu inne cywilizacje znają się już na tych manipulacjach wymiarami. Zaznaczam, że nie tylko dobre cywilizacje się na tym znają, również i te złe cywilizacje. Także chciałbym Wam opowiedzieć, że podróże w czasie i przestrzeni są możliwe, czyli po prostu przeniesienie się z dalszych miejsc galaktyki do naszego systemu słonecznego. To nie jest jakaś mrzonka, nie jest to jakaś bajka, tylko to jest możliwe. Dzieje się to m.in. przez teleportację, przez maszynę, która powoduje jakby teleportację istot z jednego systemu planetarnego do drugiego, przez tak zwane Stargates, i jak również istnieją tak zwane kanały, które łączą systemy planetarne, i przez te kanały energetyczne również odbywa się transmisja istot. Mogą one się poruszać z wielką prędkością z jednego systemu do drugiego. Istnieją pewne takie urządzenia, które powodują również rozłożenie się ciała materialnego, biologicznego na cząsteczki i skupienie tych cząsteczek w innym punkcie galaktyki. Są właśnie takie urządzenia, które mają cywilizacje, które są trochę więcej zaawansowane od nas. I chciałbym powiedzieć, że pan Tesla również podróżował w przyszłość i w przeszłość, i jak również te podróże są możliwe dla nas, tyle że po prostu musimy dysponować odpowiednim przygotowaniem naszego mózgu, odpowiednim przygotowaniem naszego ciała, żeby taką podróż w czasie odbyć. Ja dodam, jak już wcześniej wspominałem, że takie podróże w czasie mogą się odbyć w przyszłość, jak również mogą się odbyć w przeszłość. I to jest, nie jest jakaś mrzonka, tylko to po prostu jest realne, że takie podróże po prostu istnieją. Wielokrotnie istoty z innych wymiarów, z innych planet po prostu mogą się teledeportować z jednego punktu galaktyki, z jednej planety na drugą, dzięki właśnie specjalnej technologii, którą używają. Jest to jakby takie niebieskawe światło, jasne światło, w które się wchodzi, i po prostu ta energia, która tam jest, powoduje jakby przemieszczenie się naszego ciała w czasie i przestrzeni. Możemy się cofnąć do wcześniejszych czasów, możemy się cofnąć 2 miliony lat wstecz, możemy iść w przyszłość. To w zależności od tego, jak po prostu nastawimy urządzenie, na jakie natężenie energii po prostu damy do danego aparatu. Właśnie to nie jest jakaś fikcja, tylko to po prostu istnieje. Inne cywilizacje bardzo zaawansowane, szczególnie w Indiach, mają tak zwane przejścia, tak zwane Stargate, które gwiezdne wrota, które prowadzą do przejścia do innych wymiarów, jak również do wejścia w inne systemy planetarne właśnie z naszej planety Ziemi. Ja dodam, że moje samopoczucie, jak byłem w bąblu czasowym, było takie, że widziałem wszystko, co się dzieje na zewnątrz, albo jakby to było w przyspieszeniu. Ale jak bąbel czasowy po prostu pękł, wówczas doszłem do siebie i zapytałem, która jest godzina, bo już i po prostu dowiedziałem się, że już przeszło kilka godzin, przeleciało, i na moim zegarku zaledwie przeleciało 5 minut. To jest właśnie bąbel czasowy. I tak samo jak wielki mag Jaromir, który był znaleziony właśnie w Iranie, on również był zamknięty w bąblu czasowym. Prawdopodobnie dla Jaromira przeleciało niewiele dni, a tak naprawdę na zewnątrz bąbla czasowego, gdzie był Jaromir, przeleciało 4600 lat. Także, drodzy kochani, to właśnie tym się charakteryzuje zamknięcie w bąblu czasowym. Ja dodam, że są jogini w Indiach, którzy żyją po wiele tysięcy lat. Właśnie używają tej technologii, używają tej wiedzy, jak przejść na wyższe wymiary, gdzie czas leci o wiele wolniej, jak na tej ziemskiej planecie. Dla nich może przelecieć jeden dzień, a dla nas tutaj na tej planecie Ziemi przelatuje 30 tysięcy lat. To jest właśnie jakby taka
tendencja w joginach, gdzie oni po prostu dzięki swojej wiedzy, dzięki swoim mistycznym właściwościom, przede wszystkim swojej wiedzy, mogą przejść w takie wymiary, gdzie czas leci bardzo wolno. I również mogą znowu się pojawić w tym wymiarze rzeczywistym, mogą materializować się w danym miejscu, mogą dezmaterializować się, czyli mogą zniknąć z jednego miejsca, pojawić się w drugim miejscu. No to są właśnie siły mistyczne, tak zwane siddhi, to się w Indiach nazywa siddhi. I dzięki tym siłom mistycznym mogą robić cokolwiek im się drzewnie podoba. Mogą przenieść wielki, ciężki kamień, ciężką górę z jednego miejsca na drugą. Mogą spowodować zmiany pogody, mogą spowodować, że pada deszcz lub jest susza. To właśnie są tak zwane siddhi joginów, którzy po prostu dzięki swoim mentalnemu oddziaływaniu mogą zrobić wiele, wiele rzeczy. Zarówno dobrych, jak i złych, bo są i jogini, którzy są pozytywni, są jogini, jak również, którzy są negatywni, działają na szkodę tego społeczeństwa, na szkodę ludzkości. Także chciałbym właśnie poruszyć dzisiaj ten temat w związku z tym, że rozmawialiśmy tutaj właśnie z moim przyjacielem Antoniem na te tematy związane z przemieszczeniem się w galaktyce z jednego punktu na drugi, jak to się dzieje, w jakich systemach to istnieje, i po prostu dowiedziałem się, że istnieją również odpowiednie urządzenia, które powodują tą teleportację z jednej planety na drugą, dzięki której istoty z bardzo dalekich planet mogą pojawić się na tej ziemskiej planecie. I odwrotnie, ludzie, którzy są z tej planety, mogą pojawić się w innych systemach planetarnych dzięki właśnie Stargate, dzięki właśnie tym bramom energetycznym, które powodują to, żeby dana istota po prostu mogła się przemieścić z jednego punktu A do punktu B. I właśnie to mnie bardzo zaciekawiło, dlatego dzielę się tą informacją z Wami. Serdecznie Was pozdrawiam tutaj z Grenady. Zachęcam do zakupu naszych aronitów, które są to promieniki, dodam, naturalne. Działają w sposób bardzo pozytywny na organizm ludzki, wspomagają nasze zdrowie, leczą choroby. Także dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie z Grenady i do widzenia.